Jak nazwać kogoś, kto poleciał w kosmos? To kosmonauta czy astronauta? Jak nazwiemy Chińczyka, który poleciał w kosmos? A Hindusa? A Polaka? Kiedy zostajemy astronautą lub kosmonautą oczywiście? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że w ciągu najbliższych kilku lat bardzo intensywnie rozwijać będzie się turystyka kosmiczna. Ale niestety nie ze wszystkimi firmami polecimy w kosmos. A przynajmniej nie w ten kosmos uznawany przez większość państw i organizacji. Więc kim jest kosmonauta lub astronauta? Na te wszystkie pytania i wątpliwości odpowiem w tym wideo. Zapraszam. Cześć, mam na imię Radek i jestem pasjonatem kosmosu. Na tym kanale opowiadam o ciekawostkach związanych z eksploracją kosmosu oraz przeprowadzam wywiady z kosmicznymi ludźmi. Jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, zasubskrybuj go, aby nie przegapić następnych wideo. Byłem niedawno we Wrocławiu na wystawie o kosmosie. Chodzę sobie, oglądam, zwiedzam i w którymś momencie czytam opis do jednego z eksponatów, na którym było napisane o kosmonautach Apollo. No po prostu jak ktoś mógł popełnić taki prosty błąd? No poczułem się, jakby ktoś tak pazurami po tablicy przejechał. Kosmonauta Apollo? Jest też taka piosenka Disco Polo, nie pytajcie skąd wiem, której to podmiot liryczny wyśpiewuje swoje ukochane, że jest tak wspaniała, jest taką kosmiczną dziewczyną, że on dla niej zostanie kosmonautą z NASA. Dlaczego to nie ma sensu? Dlaczego nie możesz zostać kosmonautą z NASA? Jeśli zapytamy językoznawcę, to on nam powie, że kosmonauta i astronauta to tak naprawdę synonimy i możemy tych wyrazów używać zamiennie. Ale tradycyjnie przyjęło się, że ludzi wystrzeliwanych w kosmos przez Amerykanów nazywamy astronautami, a ludzi wystrzeliwanych przez Związek Radziecki, a teraz Rosję, nazywamy kosmonautami, niezależnie jakiej narodowości byli. Czyli Kanadyjczycy, Japończycy, Francuzi, Niemcy, Włosi, którzy latają w kosmos z Amerykanami, są nazywani astronautami, a generała Hermaszewskiego, jedynego Polaka w kosmosie, który poleciał tam w ramach radzieckiego programu kosmicznego, nazywamy tradycyjnie kosmonautą. Co ciekawe, Amerykanie teraz latają w kosmos, używając rosyjskich rakiet, startują z Kazachstanu, ale nadal nazywamy ich astronautami. Więc jest to na pewno kwestia po prostu tradycji. Natomiast następny Polak w kosmosie zostanie nazywany zapewne astronautą, w przeciwieństwie do kosmonauty Hermaszewskiego, dlatego że poleci w kosmos z Europejską Agencją Kosmiczną na pokładzie nowego amerykańskiego statku kosmicznego. Kiedy to nastąpi? Rozmawiałem o tym z brytyjskim astronautą i ten wywiad podlinkuję tu w karcie u góry. Co ciekawe, może to nastąpić szybciej niż nam się wydaje. A co z Chińczykami? Na Zachodzie zwykło nazywać się Chińczyków w kosmosie taikonautami. Co ciekawe, słowo taikonauta z chińskiego taikong, czyli przestrzeń kosmiczna, wymyślił najprawdopodobniej dla żartu pod koniec lat 90. malezyjski fan lotów kosmicznych i posłużył się nim w tekście internetowym, co podchwyciły zachodnie media. Chiny są dopiero trzecim państwem, które samodzielnie wyniosło swoich obywateli w kosmos. Sami Chińczycy o swoich astronautach mówią Yuhen Yuen. Przynajmniej tak mi się wydaje i mam nadzieję, że nie obraziłem tutaj miliarda ludzi. Ale to nie koniec coś tam nautów. Hindusi bardzo intensywnie rozwijają swój program kosmiczny. Od wielu lat z sukcesami wystrzeliwują własne rakiety i satelity, a pierwszy Hindus na pokładzie indyjskiej rakiety i statku kosmicznego ma polecieć, uwaga, uwaga, w grudniu 2021 roku. Wtedy do naszego kosmicznego słownika ma dołączyć słowo Vyomanauta, bo Vyoma w sanskrycie oznacza przestrzeń lub niebo. Oczywiście mam nadzieję, że dobrze wymówiłem to słowo, bo trochę głupio byłoby w jednym wideo obrazić od razu 2 miliardy ludzi. Ale te nazwy i tak nie mają aż takiego dużego znaczenia, no bo przecież jak polecę w kosmos, to już mam to gdzieś, jak zostanę nazwany. Ważne, że tam byłem, tak?
No i tu jest ten problem, bo co oznacza, kiedy staje się tym astronautą? No generalnie uważa się, że jest to osoba, która przekroczyła tą umowną bardzo granicę kosmosu, bo to nie jest tak, że kosmos w którymś momencie się drastycznie zaczyna lub kończy. To jest bardzo płynna granica. Ale ogromna większość państw uznaje za granicę kosmosu linię Kármána, czyli odległość 100 km od powierzchni Ziemi. Ta granica uznawana jest przez Międzynarodową Federację Lotniczą, która zajmuje się ustalaniem norm w aeronautyce i astronautyce. Natomiast siły powietrzne USA i NASA od końca lat 50. i programu rakietowego samolotu X-15 za tę granicę uważają 50 mil, czyli 80 km. 8 pilotów X-15 przekroczyło granicę 80 km i zostało uznanych za astronautów. Ta definicja jest bardzo ważna w związku z rozwijającą się turystyką kosmiczną. Firma Richarda Bransona, Virgin Galactic, będzie niedługo oferować loty w amerykański kosmos, czyli powyżej 80 km. Natomiast dopiero firma Blue Origin, dziecko innego amerykańskiego miliardera, Jeffa Bezosa, zaoferuje wycieczkę powyżej 100 km, czyli tak zwanej linii Kármána na pokładzie rakiety New Shepard. I co będzie, jak wydasz kupę kasy, polecisz na te 80 km, a tytuł astronauty zostanie ci zabrany, tak jak bycie planetą Plutonowi? Nie fajnie. A na koniec pytanie do ciebie. Co sądzisz o tych nazwach? Która jest najfajniejsza? Kosmonauta? Astronauta? Kim chciałbyś zostać? Daj znać koniecznie w komentarzach.